Dzień dobry. Zapraszam wszystkich na kolejny film w naszej TV Floreali. Produkty, których używam, są dostępne w naszym sklepie, a w trakcie filmu pokazuję planszę z produktami, których używam. Jeśli więc macie ochotę zrobić coś na bazie wykorzystanych przeze mnie mediów, to linki do nich kierują do sklepu, a znajdziecie je pod filmem w jego opisie. Dzisiaj trochę ogrodowo zapraszam na krótki film o postarzanej zawieszce z hortensjami. Zawieszka została wykonana techniką 3D, postarzona, z napisem, taką praktyczną wskazówką, gdzie można znaleźć mieszkańca domu. Do zrobienia zawieszki wykorzystałam tabliczkę ze sklejki, papierową serwetkę z hortensjami, klej do dekupaż, pastę kredową w kolorze szarym do zrobienia napisów i do zrobienia kosteczki, szablonu z motywem drobnej kostki, lekkiej masy samoutwardzalnej do zrobienia wypukłości, kilka kolorów farb akrylowych do podmalowania tła, akrylowego lakieru w sprayu, lakieru akrylowego matowego, żelu postarzającego w kolorze umbry oraz kraku jednoskładnikowego i na koniec łańcuszka kulkowego do zawieszenia. Przed pomalowaniem zawieszki zrobiłam dwa nieduże otwory. Tabliczkę tapowałam białą farbą akrylową. Serwetki wycinam dół, a później wydzieram część z hortensjami. Potrzebuję dwóch motywów w odbiciu lustrzanym. Kiedy mam gotowe motywy z hortensjami, ołówkiem zaznaczam, a później, gdzie później je przykleję. Pasty kredowej szarej oraz szablonu tworzę kostkę na zawieszce, na której będą stały pojemniki z hortensjami. Thank you.
Przyklejam motywy z hortensjami. Serwetkę zawsze należy oddzielić z trzech warstw bibułki i zostawić tylko tą nadrukowaną. Na przyklejowym motywie tworzę wypukłości techniką 3D, a więc techniką sprawiającą wrażenie widzenia przestrzennego. Dekupaż, aby uzyskać wrażenie trójwymiarowości, najłatwiej skorzystać z serwetki papierowej. I tak należy po naklejeniu motywu z serwetki wybrać część, którą chce się wypuklić. Następnie na wybraną część należy przykleić trochę masy Fimo, a następnie na nią bliźniaczą część, najczęściej wyciętą z serwetki. W tym wypadku wybieram motywy pojemnika, w którym rosną hortensje, zwisające niezapominajki oraz główki hortensji.
Na całość rozprowadzam lakier w sprayu. Następnie muszę podmalować niektóre drobne niedociągnięcia z uzyskanych wypukłości, a później domalowuję tło różnymi kolorami farb akrylowych. Chcąc trochę postarzyć cały motyw z hortensjami, korzystam z kraka jednoskładnikowego. Na niektóre pomalowane fragmenty, zwłaszcza te wokół hortensji, nakładam krak jednoskładnikowy. Kiedy będzie lepki, jest to dla mnie sygnał, aby położyć drugą warstwę, tym razem trochę rozwodnionej farby akrylowej. W ten sposób uzyskuję delikatną siatkę drobnych, nieregularnych pęknięć. Kiedy całość będzie sucha, lakieruję wszystko lakierem matowym i czekam, aż wyschnie. Z pasty kredowej szarej, w tym samym kolorze co zrobiona kostka, robię napis z szablonu i jestem w ogrodzie. Postarzam motyw z hortensjami. Używam w tym celu żelu postarzającego wodnego w kolorze brązowym. A kiedy całość wyschnie, lakieruję na koniec lakierem matowym akrylowym.
Produkty, których używałam, znajdziecie w naszym sklepie, a linki do tych produktów są umieszczone pod filmem w jego opisie. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, na którym ciągle testujemy różne produkty do dekupaż i nie tylko. Bardzo dziękuję za uwagę i do następnego filmu. Serdecznie pozdrawiam.